Listopadowe chwile zadumy nad grobami najbliższych to czas nie tylko modlitwy, wspomnień, ale też refleksji. Śmierć jest nieuchronna, czasem jednak przychodzi zbyt szybko, zbyt gwałtownie i zbyt nagle. Są jednak też tacy, którym czyjeś odejście może podarować życie. Zmagając się z traumą pożegnania, dość często nie chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zgasłe istnienie może dać innej osobie iskierkę, która rozpali w niej życie na nowo. Nie chcemy mierzyć się w bolesnych chwilach z decyzją o przekazaniu narządów zmarłego do transplantacji. A przecież jedno życie może ocalić aż 8 innych. Polskie ustawodawstwo nie nakłada na medyków obowiązku pytania rodziny zmarłego o zgodę na pobranie narządów. Jednak to robią, choć wystarczające z formalnego punktu widzenia jest, że osoba, która odeszła, nie wyraziła sprzeciwu wobec możliwości pobrania jej organów do celów transplantacyjnych. To oznacza, że my sami mamy wpływ na to, co stanie się z naszymi narządami wówczas, gdy dla nas samych staną się po prostu zbędne. Warto zastanowić się nad tym i nie tylko podjąć świadomą i samodzielną decyzję w tej sprawie. Warto też o naszej woli poinformować najbliższych, zdejmując z nich ciężar dokonania wyboru. Ale nie każdy ma taką możliwość. 26 października wystartowała druga edycja kampanii Twoje tak ma moc. To akcja, która ma poszerzyć wiedzę Polaków na temat transplantacji. Ma też szczególny wymiar w zakresie transplantacji dziecięcych. W Polsce na przeszczep serca dzieci czekają średnio ponad 450 dni. Rokrocznie kilkoro małych pacjentów umiera z powodu braku dawcy. Pozostali czekają cierpiąc. Mamy w kraju doskonale wykształconą kadrę oraz najnowocześniejszy sprzęt. Jednak na co dzień medycy spotykają się z bardzo niską świadomością społeczną na temat transplantacji, a szczególnie transplantacji dziecięcych. Rok temu na ścianie Śląskiego Centrum Chorób Serca pojawił się taki miś. Miś jest jakby poszywany z różnych fragmentów, a w rękach trzyma anatomiczne serce. Tak naprawdę pozostawiam odbiorcy interpretację, czy miś przyjmuje serce, czy je oddaje. To oczywiście metafora, mówi autor Wojciech Brewka w czasie oficjalnej prezentacji muralu. Kampania adresowana jest do rodziców. Od piątkowego wieczora aż do 7 rano w czwartek obowiązują zmiany